Był 39 rok, skończyło się w ogóle oblężenie Warszawy. Ja miałam wtedy 19 lat i 2 lata farmacji za sobą, studiów. Ani pracy, ani nauki nie było. Ale na szczęście mój ojciec spotkał asystenta Wydziału Farmacji Uniwersytetu Warszawskiego i jakoś w rozmowie wspomniał, że ma córkę, która ma 2 lata farmacji za sobą. I on wtedy powiedział, że jeśli ja chcę, to mogę w ogóle mogę być zatrudniona w aptece, w getcie, gdzie on już pracuje. A historia była taka, że Niemcy wszystkie apteki żydowskie w getcie odebrali właścicielom. Utworzyli komisaryczny zarząd, ściągnęli w ogóle farmaceutów rozmaitych. Kierownikiem tej apteki, gdzie ja się później znalazłam, był wysiedlony znów z Szubina, to znaczy z obszarów, które zostały przyłączone do Rzeszy, gdzie miał aptekę, więc odebrano mu aptekę, do Warszawy go wysłano. I on był kierownikiem tej apteki, no i personel w ogóle fachowy i niefachowy zebrano. I ja tam zaczęłam pracować 1 stycznia 1940 roku i pracowałam do końca marca 1941 roku. Więc tak wyglądało w tej chwili moje chodzenie, że ja szłam i mieszkałam na Tamce, więc szłam po prostu Królewską, Grzybowską przez Plac Grzybowski i mniej więcej niedaleko za Placem Grzybowskim była apteka po lewej stronie. Zresztą takie charakterystyczne, to tam najpierw była taka jakaś fabryka łóżek czy coś i za tym była apteka. Później, w listopadzie 1940 roku zostało getto już obmurowane tym. I wtedy wejście od ulicy Grzybowskiej zostało zamknięte, natomiast było wejście od ulicy Żelaznej. Czyli dla mnie się zrobiła strasznie daleka, bo ja wtedy szłam w ogóle Złotą do Żelaznej, Żelazną i do Grzybowskiej, tak na okrągło. Ale jak byliście się młodym, to nic nie jest w ogóle trudne. A getto wyglądało wtedy tak. To było początek, więc można powiedzieć, że to jeszcze nie było najgorsze. Ale już to, co ja widziałam, to jednak było bardzo smutne. Na ulicy leżeli w ogóle wynędzniali ludzie, proszący o kawałek chleba. Nawet dzieciaki do tego stopnia wyrywały z rąk nieraz coś, bo kasjerka na przykład szła, niosła jakiś mały pakuneczek. Dzieciak biedny myślał, że to jest jedzenie, wyrwał jej tego. Domy niektóre były zamknięte i było napisane tyfus, czyli nie wolno do tego domu ani wejść, ani wyjść. Czyli właściwie skazanie ludzi na śmierć. Więc to były bardzo też przykre takie wrażenia. Ale poza tym ruch na ulicy był szalony. Można powiedzieć, że był tłok nawet do pewnego stopnia, bo wszystko się sprzedawało, wszystko się kupowało. I jacyś przebiegli ludzie, którzy pracowali, a mieli zdolności handlowe, no to nieraz jakiś handelek uprawiali. Ja, broń Boże, do nich nie należałam. W aptece praca była normalna. Często przychodził były właściciel, magister Rosenzweig, który był przez kierownika traktowany bardzo po koleżeńsku. Jeśli mu coś trzeba było dać, to zawsze dostawał. Także takie były stosunki dobre, mimo że i jedni i drudzy byli przez wojnę i przez Niemców bardzo pokrzywdzeni. No więc się pracowało całkiem przyjemnie, personel był bardzo żyty. No ja mam bardzo miłe wspomnienia, bo to były moje pierwsze kroki, ale nauczono mnie tam podstawowej pracy takiej solidnej. Miałam taką starszą panią, która mnie wskazywała rozmaite wskazówki. Poza tym było tak, że wielu klientów to była inteligencja, która jakiegoś tam dziadka miała w rodzie i naturalnie musiał do getta ich kazali im tam iść. Ale oni się czuli bardzo źle. I jak do nas przychodzili, to myśmy byli takim łącznikiem w ogóle z tym innym światem. Myśmy im rozmaite rzeczy przekazywali, nawet wtedy takie rozmaite gazetki wychodziły. No więc te gazetki myśmy tam nieraz przeszmuglowali i im dawali. No i wśród nich to był profesor Hirschfeld, później światowej sławy w ogóle hematolog, który przychodził bardzo często, ponieważ dobrze znał tego asystenta uniwersytetu, dzięki któremu ja tam w ogóle trafiłam do apteki. Ja profesora Hirschfelda nie znałam, bo ja w Wilnie studiowałam przed wojną, ale wywarł na mnie bardzo miłe wrażenie, jako bardzo taki miły, kulturalny, o wielkiej wiedzy człowiek. Więc do dzisiaj właściwie wspominam sobie to spotkanie jako bardzo takie znaczące w moim życiu. No i tak w ogóle się tam dzień za dniem
Z tym, że znaczy pod koniec tego, jak powiedziałam, listopada 40 roku już zostały ogrodzone. No i tak się złożyło, że pewnego dnia wszystkie wejścia i wyjścia do getta zostały zamknięte. Nikt ani wyjść, ani wejść. Akurat ja byłam na rannej zmianie, czyli znalazłam się w aptece. Ja jeszcze tam, nas 5 osób akurat wtedy było w aptece. Więc kierownik został poza gettem. Kierownik zadzwonił, spokojnie czekajcie, ja się staram o przepustki. Co zarobicie, to sobie kupujcie jedzenie. No i żyjcie. No i myśmy 3 dni w ogóle tam przebyli. Z tym, że w ogóle no, spania to się jakieś tam urządziło. Jakiś klient pożyczył łóżko, panowie sobie na lignie jakieś tam zrobili. Także nawet nam całkiem było wtedy, mogę powiedzieć, no nie wesoło, ale przyjemnie. Naturalnie restauracje były bardzo dobre jeszcze, bo była bieda straszna i ludzie umierający, ale kto miał pieniądze, to chodził do robić restauracji. I myśmy w końcu chodzili do restauracji i zawsze coś dobrego jedliśmy, czego w domu wtedy nie było, bo w domu to już marnie się odżywialiśmy. Wieczorem w ogóle getto było wymarłe, bo zresztą Żydzi mieli godzinę też policyjną jakąś, no nie wiem którą godzinę, bardzo wczesną pewno. No bo myśmy tu tak wychodzili przeważnie koło 9, jak apteka się o 8 zamknęła, to koło 9 myśmy wychodzili. I wtedy było już wymarłe miasto. A w ciągu dnia to był ruch niesamowity na ulicy. Właściwie tak jak ja już mówiłam, że wszystko się sprzedawało, wszystko się kupowało na ulicy. No poza tym ten straszny widok i ludzi wygłodniałych, no wrzeżących o kawałek chleba. No. Także to są bardzo smutne wspomnienia. I to jeszcze można powiedzieć, to były pierwsze, że tak powiem, pierwszy okres getta, więc to jeszcze nie najgorsze było. No i po 3 dniach w końcu kierownik przyszedł z tymi przepustkami i wtedy myśmy już od ulicy Żelaznej wchodzili i wychodzili z przepustkami. Naturalnie był tam, no żandarmi kontrolowali. Tak to wszystko wyglądało. No i myśmy nie wiedzieli, dokąd my tam będziemy w ogóle pracować. Ale właśnie w końcu marca 1941 roku powstała taka wieść, że w ogóle te apteki już z polskim personelem nie będą prowadzone, że jakoby oddają właścicielowi. I tak miało być. My robiąc remanent, właściwie tak robiliśmy go z korzyścią dla przyszłego właściciela, magistra Rosenzweiga. I z tym, że mieli też utworzyć zarząd komisaryczny. Nie to, że zwracali mu aptekę jako jego prywatną własność, tylko po prostu zarząd komisaryczny, ale obsadzony już Żydami. Także w ten sposób pożegnałam tą aptekę.